Michale, jesteś faworytem, to jak się czuje faworyt? Jestem faworytem? No nie wiem, nie słyszałem jeszcze takich głosów w sensie, ale miło to, jeżeli ty to mówisz, ale ja się na pewno czuję bardzo dumny z tego, co zrobiłem i dałem wszystko, co mogłem i pokazałem siebie chyba, mam nadzieję, jak z najlepszej strony. No i teraz po prostu kwestia jakby na gustu jury, jak jury zadecyduje, kto ma zwyciężyć. Ale ty w tym programie byłeś od początku osobą, której inni uczestnicy się bali. I mam wrażenie, że byłeś też bardzo jakby najsilniejszą jednostką. Jak sobie radziłeś z tymi spojrzeniami, wiesz, że o, to jest osoba, która pewnie wygra? Ja ogólnie rzecz biorąc po prostu byłem według mnie profesjonalny i podchodziłem do każdego zadania po prostu tak, że chciałem dać siebie wszystko. I myślę, że no nie wiem, no po prostu taki mam charakter i próbuję być profesjonalny i robić po prostu jak najlepsze rzeczy. I myślę, że jeżeli patrzymy pod kątem zawodowym, no to była też rywalizacja, chciałem się pokazać jakby najlepsze projekty, więc ten program to po prostu też była rywalizacja, więc tak trzeba było grać. Jeśli wygrasz, to na co przeznaczysz nagrodę? Oprócz tego, że stworzysz swoją pierwszą kolekcję, to jeszcze masz jakiś pomysł? No przede wszystkim przeznaczę nagrodę na tworzenie własnej marki i może nad przeprowadzeniem się do Warszawy, żeby tutaj zacząć rozkręcać wszystko, bo jednak w Gdańsku raczej nie ma tego biznesu, a tutaj w Warszawie wszystko się dzieje. No i głównie skoncentruję się na marce, żeby po prostu zacząć się rozwijać jeszcze bardziej.